Wielkie brawa, wielkie brawa, to jest właśnie pani poseł. Miejsce trzecie zdobyła pani Elżbieta Musiał. Miejsce drugie zajęła pani Krystyna Kielisz. Pani burmistrz, pani burmistrz uważa, że kobiety ubierają się nie dla mężczyzn, ale dla innych kobiet. No i teraz poznamy osobę, która wygrała w tym plebiscycie na najlepiej ubraną panią regionu świętokrzyskiego roku 2009. Uwaga, uwaga, jest tą pani Halina Brodecka. Wielki brawa. Doktor nauk medycznych, specjalista dermatolog, wojewódzki konsultant do spraw dermatologii i wenerologii. Trzyma linię i podkreśla ją racjami. Jest odważna, jeśli akurat zaczynają być modne kolorowe sandały na wysokich obcasach, to pani doktor na pewno je kupi w błyskawicznym tempie. A teraz uwaga, uwaga, trzecie miejsce zajął pan Artur Wiata. Nosi modne fryzury, po mistrzostku łączy elementy klasyki z modnym detalem. Styl sportowy oraz wyrafinowana elegancja. Kilka zasad pana Mariana Glity dotyczących ubierania się. Pan Marian jest prezesem niedźwiedziowskiej firmy Elmar. Zasadę stosuje zarówno w swojej pracy, jak i również dobierając garderobę. Pierwsze miejsce, the number one, najlepiej ubrany pan w województwie świętokrzyskim, pan Krzysztof Adamczyk. Klasyka nie musi być trudna, wystarczy tylko odpowiedni krawat. A tych ma pan naprawdę dużo. Coś około 250, już słyszeliśmy, że ulubione hobby to zbieranie krawatów, no i ten element garderoby pan Krzysztof Adamczyk lubi najbardziej.